5 czerwca, Marta Haruk, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Większość rozpoczętych remontów dróg potrwa maksymalnie do końca roku, zapowiada zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński. W tym roku nie ma w planach nowych remontów. Najważniejszy w tej chwili jest wjazd do Wałbrzycha od strony Wrocławia, gdzie planowane jest do końca roku udrożenie przejezdności w obu kierunkach. Również remont prowadzony na Armii Krajowej ma zakończyć się we wspomnianym terminie. Przewidywane jest zakończenie remontu ulicy Wrocławskiej aż do Armii Krajowej i Sikorskiego. Znaczy, naszym głównym celem jest wyremontowanie całego ciągu drogi numer 35. To jest wlot do Wałbrzycha od strony Wrocławia, gdzie zaczyna się, jak sama nazwa wskazuje, Wrocławską, później Armii Krajowej, więc te wszystkie odcinki są robione w pewnej logicznej kolejności, ponieważ gdybyśmy chcieli zrobić od razu długi odcinek, to byśmy tak naprawdę zakorkowali Wałbrzych i nie dałoby się robić. Więc tak jak zrobiliśmy w zeszłym roku część ulicy Wrocławskiej do Armii Krajowej, w tym roku robimy następny odcinek. Jest w zasadzie ukończone projektowanie odcinka od Piotrowskiego, czyli od tego miejsca, gdzie zaczęliśmy na Wrocławskiej w stronę miasta, teraz w drugą stronę do Grota Roweckiego. Ten odcinek mamy przygotowany. Na pewno dalszy odcinek od ulicy 11 listopada, czyli od Starego Zdroju, tam gdzie teraz dochodzimy w stronę centrum, jak również ten odcinek od Grota Roweckiego do Pogodnej. Remont placu na rozdrożu został przełożony na przyszły rok. Decyzja jest spowodowana głównie interesem kierowców i niechęcią do nawarstwiania się komunikacyjnych utrudnień. Natomiast plany na najbliższy rok mają być naturalną konsekwencją remontów prowadzonych obecnie. Plac na rozdrożu, który w zasadzie mieliśmy rozpocząć w tym roku i też już jest dokumentacja ukończona, ale doszliśmy do wniosku, że z punktu widzenia logistyki, z punktu widzenia komfortu mieszkańców w poruszaniu się po mieście, stworzy to zbyt duże zagrożenia, żebyśmy w tym roku mogli to rozpocząć, więc na pewno będą w przyszłym roku te drogi robione. Część prac rozpoczętych w tym roku jest już ukończona. Utrudnienia na niektórych odcinkach nie spędzają już snu z powiek wałbrzyskich kierowców. Gagarina z mostem na Lelewela już w zasadzie, myślę, że we wrześniu będziemy tam jeździli, że to całkowicie się zakończy. Ważna jest również kwestia ścieżek rowerowych. Wałbrzych jest jednym z większych polskich miast, a niestety nie może poszczycić się imponującą infrastrukturą w tym zakresie. Czy coś się zmieni? Są już konkretne plany, jednak tym, co na razie przeszkadza w ich realizacji, są duże zadania inwestycyjne związane z wykupem nieruchomości i rozbiórką niektórych budynków. Program ścieżek rowerowych. Chcielibyśmy, żeby Wałbrzych był otoczony tak naprawdę ścieżkami rowerowymi, żeby można było wszystkie jakieś bardziej istotne, związane z rekreacją, z turystyką, z wypoczynkiem obiekty połączyć tymi ścieżkami rowerowymi. Wydaje się, że i tak stworzyliśmy bardzo duże utrudnienia, więc na pewno na ciągach głównych nie będziemy więcej rozpoczynali. Teraz został ogłoszony w zasadzie już przetarg na odcinek ulicy Padereckiego wraz tam z placem i przystankiem autobusowym. Ścieżka rowerowa przy Wieniawskiego, trochę termin się przesunie, ponieważ tam będziemy przybudowywali również zatoki autobusowe z peronem, tak jak na tych odcinkach, które już są remontowane. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnej edycji programu Jeremy.
Fundusz będzie dysponował kwotą 22 milionów złotych na nisko oprocentowane kredyty dla przedsiębiorców. To, co wyróżnia ofertę Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i innych podmiotów pośredniczących w przekazywaniu środków w ramach inicjatywy Jeremy, to wyjątkowo niskie oprocentowanie pożyczek w wysokości zaledwie 2%. Co więcej, przedsiębiorca nie jest obarczany żadnymi dodatkowymi kosztami. Z pożyczki skorzystać mogą przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa, a kwota, jaką mogą uzyskać, to od kilku tysięcy do nawet miliona złotych. Oprocentowanie jest stałe, 2% w skali roku na 5 lat pożyczka czas trwania. Pożyczki do miliona już mówiłem i prowizja 0%. Nie pobieramy żadnej prowizji. Nie pobieramy prowizji od niczego. Nawet od tego, jak ta pożyczka trwa i potrzeba wystawić zaświadczenie, to Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych kosztów. Czyli maksymalnym kosztem to jest koszt oprocentowany, oprocentowanie pożyczki w wysokości 2% w skali roku. I to jest oprocentowanie stałe, niezmienne. Z funduszy w ramach inicjatywy Jeremy skorzystać mogą nawet początkujący przedsiębiorcy, którzy ze względu na brak historii kredytowej mogliby mieć problemy z uzyskaniem zwykłego kredytu bankowego. Do przedsiębiorców mogę skierować takie słowa, że jak słyszą, że udzielamy pożyczek do miliona złotych, żeby się nie zrażali. My czekamy naprawdę na małych przedsiębiorców tak naprawdę, bo duzi sobie na rynku poradzą i czy milion u nas na 2%, czy milion złotych w innym, u jednego pośrednika na 3%, to dla niego naprawdę nie stanowi dużej różnicy. A ci mali to potrzebują wsparcia finansowego, niekiedy mają naprawdę utrudniony dostęp do kapitału, bo zaczynają, nie mają historii kredytowej, nie mają historii bankowej i trudno jest im uzyskać jakiekolwiek wsparcie. Dotacje, wiadomo, bezzwrotne się kończą. Wszelkie przepisy unijne i nasze tutaj wewnętrzne kierują się ku temu, żeby to wsparcie, które będzie do nich kierowane, by było wsparciem zwrotnym, więc są to na pewno pożyczki nisko oprocentowane, więc przede wszystkim start-upy, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i mali przedsiębiorcy, stolarze, kominiarze, no ktokolwiek, ci wszyscy mali, którzy potrzebują nie do miliona, bo do miliona owszem też, ale przede wszystkim kwoty od zera do 50 tysięcy. Na tych głównie czekamy. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oprócz przekazywania środków finansowych pomaga także przedsiębiorcom w dopełnieniu wszelkich formalności. Pomagamy w wypełnieniu biznesplanu, oszacowaniu wydatków, bo niekiedy takie osoby, które rozpoczynają działalność, mają problemy z oszacowaniem całego przedsięwzięcia, czy to dane przedsięwzięcie się uda czy ma szansę powodzenia. Nasi ludzie, którzy tutaj są zatrudnieni, mają naprawdę długoletnie staże, zarówno w bankowości, jak i przede wszystkim u nas w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. I są gotowi do tego, żeby pomóc, podpowiedzieć i pomóc w wypełnianiu dokumentów. Oczywiście wszystko bezpłatnie. Proponowana forma pomocy ma pobudzić przede wszystkim gospodarkę na rynku lokalnym, dając szansę na rozpoczęcie bądź rozwój biznesu, który bez zastrzyku gotówki nie miałby takich możliwości. Poza tym jest to zwrotna forma pomocy, która pobudza biznes i wraca do instytucji pośredniczących, a pieniądze te mogą zostać ponownie wykorzystane. Do kwietnia 2014 roku do 3600 dolnośląskich przedsiębiorców trafiło prawie pół miliarda złotych, w tym w ramach inicjatywy Jeremy ponad 358 milionów. Już 10 czerwca ruszają zdjęcia do nowego teledysku Edyty Nawrockiej. Po raz kolejny planem wideoklipu będzie Ibiza. Już 10 czerwca ruszają zdjęcia do nowego teledysku Edyty Nawrockiej. Po raz kolejny planem wideoklipu będzie Słoneczna Ibiza. Utwór utrzymany będzie w stylu electronic dance music, dlatego nie zabraknie ujęć z najsłynniejszych klubów i lokali plażowych. W czerwcu rusza cała imprezowa machina na Ibizie. Tak naprawdę openingi wszystkich imprez, czyli uroczyste otwarcie, przypadają właśnie na czerwiec. Także wylatujemy 10 czerwca, a 11 trafimy już na opening La Troja w klubie Amnezja. Następnego dnia, 12 czerwca, rusza opening Creamu, również w Amnezji. Cream to jest osobiście moja ulubiona impreza na Ibizie i tam zawsze występują w trakcie jednej nocy największe nazwiska. Gareth Emery, Paul Van Dyk, Calvin Harris, Benny Benassi. I tak naprawdę w trakcie jednej nocy można zobaczyć około 7 tak naprawdę DJ-ów, producentów z górnej póły, których na co dzień słuchamy na całym świecie, we wszystkich stacjach muzycznych. Kontakt z nimi jest tak ułatwiony, bo nie jest to wielki event, nie jest to Tomorrowland, to jest mały klub, także można tak naprawdę imprezować z tymi największymi. Oczywiście ujęcia nie będą tylko z Amnezji. Zamierzamy również zawitać w klubie Pacza, gdzie rezydentem w tym sezonie, jak zresztą w poprzednim i jeszcze w poprzednim, był i będzie David Guetta. Carl Cox w klubie Space. Będziemy także w tych lokalach plażowych. Cafe Mambo, Bora Bora.
Także pokażemy to, co naprawdę dzieje się na Ibizie w tym najmocniejszym sezonie. Będzie to już drugi teledysk Edyty Nawrockiej nagrany na Białej Wyspie. Poprzedni powstał do utworu Red Red Roses we współpracy z amerykańską wokalistką Anną Montgomery. Oprócz Ibizy mogliśmy podziwiać w nim panoramę Los Angeles, rodzinnego miasta Anny. Utwór trafił na kilka składanek płytowych, m.in. Jesień 2013 Radia SK i SK TV oraz Party Level 1 wytwórni My Music. Już kiedyś planowaliśmy na Ibizie zrobić to, co zrobimy teraz, ale wtedy wyszedł duet z Anną Montgomery. Wszystko potoczyło się tak bardzo szybko. Ja nie mogłam odmówić. Chciałam, aby w teledysku były połączone moje dwa ulubione miejsca, czyli Metropolia Los Angeles, no i moja ukochana Ibiza. Dlatego odłożyliśmy to na ten sezon 2014. W końcu po raz pierwszy w życiu tak naprawdę zrobię w 100% to, co zawsze chciałam. Nie pod publikę, bo niestety te utwory zawsze częściowo muszą tam wpasowywać się w gusta odbiorców, w to, co w danym momencie jest modne, ale teraz po raz pierwszy w 100% będę to tylko ja. Nie uderzamy na polski rynek, planujemy wydać to w dużej zagranicznej wytwórni. Jak mówi Edyta, nigdy nie potrafiła opisać słowami tego, co dzieje się w klubach na Ibizie, dlatego tym razem po prostu to pokażę. Największe openingi przypadają na okres od 10 do 24 czerwca, dlatego zdjęcia do teledysku na Ibizie rozłożone są aż na 2 tygodnie. W tym roku Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbywa się na Dolnym Śląsku. Wałbrzych będzie gospodarzem aż 5 dyscyplin. W tym roku Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbywa się na Dolnym Śląsku. Wałbrzych będzie gospodarzem aż 5 dyscyplin. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich to jedna z najważniejszych imprez sportowych w kalendarzu. W ramach olimpiady rozgrywane są Mistrzostwa Polski w poszczególnych dyscyplinach. Te zawody w dużej mierze ustalają kadry narodowe, te zawody punktują dla poszczególnych klubów w tak zwanej punktacji współzawodnictwa sportowego, co często przekłada się również na środki finansowe dla tych klubów. No i można powiedzieć, że są to najważniejsze zawody sportowe, sportu młodzieżowego w Polsce w roku. Naszemu miastu przypadł zaszczyt goszczenia aż 5 dyscyplin. Będą to siatkówka mężczyzn, zapasy kobiet i mężczyzn, koszykówka mężczyzn, piłka nożna mężczyzn i kolarstwo szosowe mężczyzn i kobiet. Były wręcz, tak kuluarowo powiem, zarzuty, że za dużo Wałbrzychowi przekazano, za dużo zawodów dano, że są ośrodki, w których albo nie mają w ogóle na Dolnym Śląsku żadnych zawodów tej rangi, albo jedną lub dwie. Nam udało się zachęcić do siebie, do organizacji tych zawodów 5 dyscyplin sportu i co najważniejsze, no to 5 takich naprawdę bardzo widowiskowych, ważnych dyscyplin sportu. Już 6 czerwca w wyremontowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 21 na Podzamczu rusza turniej półfinałowy w siatkówce mężczyzn. Będzie to 16 reprezentacji wojewódzkich, czyli 240 zawodników, 16-letnich, którzy piątek, sobota, niedziela rozgrywać będą mu zawody i wyłonią najlepszą 8, która zmierzy się w finałach, które odbędą się pod koniec czerwca we Wrocławiu. A we Wrocławiu wstępnie miało być też u nas finały, natomiast ze względu na Mistrzostwa Świata no chcą to jako imprezę promocyjną i imprezę taką przetarcia organizować. Będą organizowane w hali stulecia właśnie finały siatkówki. W dniach od 13 do 15 czerwca rywalizować będą zapaśnicy. My zaczynamy i kończymy wszystko tutaj w Aquazdroju, czyli zawody się odbędą od początku do końca tutaj. Zaczynamy w piątek, to jest 13 wagą. Będzie to trwało w sobotę i w niedzielę. Odbędzie się w niedzielę, kończymy finałami. Także mówię, wszystko się tutaj odbędzie. U nas będzie uczestniczyło około 350 zawodników i zawodniczek. 25 trenerów i około, przepraszam, sędziów 25, a trenerów około 70, plus osoby towarzyszące, które no nie jesteśmy tam w stanie podać. Więc razem będzie to grupa przewyższająca 400 osób.
24 czerwca rozpoczyna się turniej koszykarski, który zgromadzi najlepszych młodych zawodników z całej Polski, a ich zmagania będzie można oglądać w hali Akwazdroju. W koszykówce mamy do czynienia z rozgrywkami finałowymi, gdzie zakwalifikowało się 8 najlepszych województw. Oczywiście jest wśród nich województwo dolnośląskie, ponieważ jest ono silne koszykarsko. Jest także lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, mazowieckie, pomorskie i małopolskie, więc te województwa, które tak naprawdę wiodą prym w koszykówce obecnie. Rywalizować będą chłopcy, mężczyźni z rocznika 99 i młodsi. Mamy najpierw 3 dni zmagań grupowych, czyli każdego dnia 4 mecze pomiędzy poszczególnymi województwami. Piątek 27 są to mecze półfinałowe i mecze o miejsca 5 i 7. Natomiast ostatniego dnia 28 czerwca w sobotę najpierw mecz o trzecie miejsce, później oczywiście wielki finał. Zmagania piłkarzy rozpoczną się 28 czerwca na boiskach przy ulicy Ratuszowej. 4 zespoły będą rywalizowały w Wałbrzychu, 4 drużyny będą rywalizowały w Nowej Rudzie i po eliminacjach w Nowej Rudzie finały będą odbywały się już dla 4 zespołów właśnie u nas w Wałbrzychu na obiektach Akwazdroju. Olimpiada Młodzieży w piłce nożnej to są też Mistrzostwa Polski, to są zawody, w których uczestniczą województwa i zawodnicy pochodzą z różnych zespołów i możemy spodziewać się tutaj po pierwsze wielu reprezentantów Polski, tych drużyn młodzieżowych, ale również wielu poszukiwaczy talentów, menadżerów, którzy przyjadą, właśnie będą wypatrywali, bo to jest ten wiek 16 lat, w których jeszcze szuka się najzdolniejszych zawodników do klubów, nie tylko nawet naszych krajowych, bo często duża część tej młodzieży niestety wyjeżdża z naszego kraju, ale niestety robi również tam poza granicami naszego kraju jakąś karierę sportową, piłkarską. Na koniec w dniach od 9 do 12 lipca zaplanowano zmagania kolarzy. Wałbrzych zorganizuje zawody w kolarstwie szosowym. Pierwszy start będzie 10, o godzinie 10. Startujemy na ulicy Uczniowskiej na wydzielonym pasie jednym na wysokości salonu Toyota w kierunku ronda w Modliszowie i z powrotem. Druga konkurencja, start wspólny, odbędzie się 12. Będzie to dystans dla dziewcząt, juniorek młodszych 50 km, natomiast dla chłopców jest to dystans 100-kilometrowy. Będzie to na pętli 25-kilometrowej między Starymi Bogaczowicami, Dobromierzem i Świebodzicami. Łącznie do Wałbrzycha przyjedzie ponad 1200 zawodników w przeciągu miesiąca. Sprawna organizacja imprez młodzieżowych może zaowocować później szansą na organizację zawodów seniorów w różnych dyscyplinach, jeśli nasze miasto zyska uznanie w poszczególnych związkach sportowych. Witam Państwa z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Mamy nietypowy weekend, bo zamiast na spektakl zaproszę Państwa najpierw na paradę. Paradę teatralną z okazji 50-lecia teatru, jak i premiery spektaklu plenerowego Samba de Mineiro. Zapraszamy najpierw na paradę w piątek o godzinie 12:00 w zbiórka tu w amfiteatrze. Ruszymy ulicami miasta, dojdziemy do rynku i tam zatańczymy sambę. Bądźcie Państwo z nami, przyłączcie się, zatańczmy razem urodzinową sambę. A później w sobotę i w niedzielę zapraszam na spektakl Samba de Mineiro, tekst Piotr Rowicki, reżyseria Arek Buszko, Piotr Ratajczak, barwne, plenerowe widowisko z udziałem aktorów naszego teatru, ale także szczudlarzy, tancerzy samby, jak i mamy inne również niespodzianki, dużo muzyki, koloru, ruchu interaktywnego, udziału w tym plenerowym widowisku. Przeniesiemy się siłą teatralnej wyobraźni na stadion Maracana w Brazylii, czyli mundial zaczyna się w Wałbrzychu. Zapraszamy, sobota, niedziela, 21, amfiteatr i co ważne, wstęp wolny. Niedziela, jeszcze jeden spektakl o godzinie 18:00. Zapraszam na Emigrantów Sławomira Mrożka. W wykonaniu 2 młodych aktorów Wałbrzyskiego Teatru, Michała Koseli i Czesława Skwarka, którzy
przedstawią w ramach wałbrzyskiej sceny inicjatyw aktorskich kultowy dramat Sławomira Mrożka. Bądźcie Państwo w ten weekend z nami, zapraszam, będzie ciekawie. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.